Dzień dobry. Na pewno dla nas trudne spotkanie, co było widać. Jeden i drugi zespół chciał wygrać. Na początku to Legionowia miała taką stuprocentową sytuację, ale nasz bramkarz wybronił i później już te sytuacje my też swoje stwarzaliśmy. Myślę, że druga połowa w naszym wykonaniu była lepsza, bo więcej mieliśmy sytuacji takich, które sobie stworzyliśmy. No szkoda, że też sobie sami zafundowaliśmy horror, no bo jak się ma ten rzut karny, to fajnie było go wykorzystać. No i później to nam trochę uciekło, ale pomogła na pewno ta determinacja i cieszę się, że zespół do końca walczył o ten najkorzystniejszy wynik i na pewno się z tego cieszymy. Ja. Prvo gratulujem družini Rakovu na vigranem meču. To co movi treneri, mislim, že kibice su vidjeli do teraz najlepši meč tutaj, odpenti meč, brzo dinamični, všiski smo imeli situacije da vigramo ta meč, brak koncentracije, 93. 94. minuta, štrelali su vramke, vigrali ta meč. Tak da ja nemam dla tega nič. Tylko musi być więcej koncentracji w tych postępnych minutach, 92, 93, szybko się organizować. Teraz nie pracujemy i mieliśmy swoje sytuacje, da wygramy ten mecz i to, co kazuje, jak nie strzelisz bramkę, nie wygrasz mecza. Już jedną gratuluję Rakowu, a my nie musimy pracować teraz tragedię. Przegraliśmy mecz z bardzo dobrą drużyną, musimy się skoncentrować na rozwój Katowice. Następny mecz jest czwartek, dobrze się przygotować i to jest to. Dziękuję.